To co, mogę? Śmiało. Dobra. Jesteś pewny? Śmiało. Pozwolisz, że się trochę odsunę? Dobra. Okej, no to jedziemy. Działaj. Długo myślałem po naszym ostatnim spotkaniu. Zobaczyłem sporo, pokazaliście mi ciekawe rozwiązanie, ale myślę sobie, że nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o kilka dodatkowych rzeczy. Dlatego zapraszam Was, tym razem ja będę Was kręcił, a Wy, mam nadzieję, że pokażecie, na co Was stać. No to jedziemy. Cześć Wojtek. Cześć Dominik. Dobrze Cię widzieć. Cieszę się. Uśmiechnięty, zrelaksowany. Tak, dziękuję. Podróż w porządku? Tak, tak. No to teraz już nie będzie tak w porządku, bo nie będzie tak miło. Spotkaliśmy się tutaj właśnie na budowie po to, żebyś rozwiał moje wątpliwości, bo mam kilka pytań. Z przyjemnością, nie? Powiem. Jaki jest czas aplikacji piany? Czy ona zmniejsza powierzchnię użytkową wewnątrz budynku? I czym różni się otwarta od zamkniętej? Przyznam szczerze, spodziewałem się trudniejszych pytań. Okej, w porządku, więc nie ma co czekać. Zapraszam Cię w moje skromne progi. Zapraszam Cię, Wojtku. Zobacz, czym chata bogata, centrum dowodzenia. Biuro jak zwykle. Podoba Ci się? Pięknie. A, widziałeś, jestem przygotowany. Dokładnie. No dobrze, no, pitu mamy za sobą. Pytania. Tak. Pamiętasz? Pytałeś mnie o to, ile trwa aplikacja. Tak jest. Najkrócej jak się da odpowiem. Powierzchnia 160 metrów, czyli standardowe poddasze domku jednorodzinnego. No tu jest więcej. Tu jest więcej, tak, tu jest więcej. Grubość 20 cm to jest czas około 8-9 godzin. Dobra, w porządku. Zawsze są tak przygotowani do pracy? Tak, tak. To jest właśnie to, co odróżnia przysłowiowych Januszów od profesjonalnej firmy. Ja tak bardzo lubię, wiesz, jak jest BHP, jak wszyscy dbają o siebie, o środowisko. Podoba mi się to bardzo. Dokładnie. Także panowie są naprawdę full profesjonalnie zabezpieczeni, zwłaszcza aplikator, który ma dodatkowo jeszcze doprowadzenie świeżego powietrza. Także... Dobra, laurka jest. Jedziemy drugie pytanie teraz. Dokładnie. Pytałeś o to, w jaki sposób wpływa to na zmianę powierzchni mieszkalnej. Tak. Żaden. Jeżeli materiał ma tę samą lambdę, to jest grubość ta sama. Więc jeżeli to są materiały porównywalne do tych takich najbardziej popularnych, alternatywnych, to grubość pozostaje ta sama, nie zmniejszamy powierzchni. I w tym przypadku, tak jak teraz obserwuję, panowie zaczynają natrysk, dokładnie te parametry są zachowane, tak. Czyli tej grubości. Tak, tak dokładnie. Powinien. Czyli to w żaden sposób nie zmniejsza, dlatego że używają piany. Dobra, w porządku. Więc oni rozpoczęli. Tak, pracują. Ja biorę w takim razie BHP, wiesz, kombinezonik, kamerę i idę sobie zobaczyć, jak to wygląda, wiesz, z bliska. A ty siedź i knuj. Będę Was podglądał. O, i tu panowie się zmagają. Tam pracują. Super. A tu? Słuchajcie, chyba niedawno tu byli, ale materiał jest już, bym powiedział, dosyć twardy. Nic się nie sypie, nic nie pyli. Wygląda to szczelnie, rzeczywiście. Piana wypełnia całą przestrzeń. Fajnie. Dobra. Nie przeszkadzajmy panom. Spora budowa. Tej piany mam wrażenie, że też jest sporo, ale to jeszcze nie wyczerpuje, nie zaspokaja mojej ciekawości do końca. Powiedz mi, jak długo tam jeszcze popracujecie? Ile metrów Wam zostało? Myślę, że około 4-5 godzin, około 100 metrów kwadratowych i będzie po pracy. A powiedz mi, czy ja tu... w tej przestrzeni znajdę gdzieś twardą pianę? Myślę, że znajdziesz. Gdzie? Spojrzyj w dół. Stoisz na pianie zamkniętokomórkowej. Serio? Serio. To jest to? Podoba Ci się? Powiem Ci, że tak, bardzo. A czy to można położyć też na parterze, na innej kondygnacji? Można, jak najbardziej. Bardzo chętnie Ci pokażę, zapraszam Cię na dół. A to chodź, pokaż mi. Okej. Tak, tak. To właśnie mamy tutaj. No dobrze, w porządku. Teraz tak. Musisz mi o tym powiedzieć, Kuba. Tak, żebyśmy mogli nacisnąć pianę zamkniętokomórkową, taką jak widziałeś na górze, na poziomie 0, czyli na tak zwanym chudziaku, musimy wykonać najpierw hydroizolację. Tak jest. I tutaj mamy system polimocznikowy, na beton przygotowany, wyczyszczony, wysuszony, kładziemy żywicę jako podkład, natrysk polimocznika w grubości około 2 mm i wjeżdża piana. I rozumiem, że to jest... To jest wszystko. Cały system, termoizolacja, hydroizolacja. Mamy tutaj załatwione. Super. A ja się zastanawiałem, gdzie zniknąłeś. Ha! Wiesz, miałem kilka pytań do Kuby, musiałem uzyskać odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że rozwiał Twoje wątpliwości. Tak. Cieszę się. Mam dla Ciebie propozycję. Jeśli chcesz zobaczyć, jak się natryskuje pianę zamkniętokomórkową, panowie u góry właśnie to robią. Bezpiecznie obejrzymy to sobie w monitorze. Relacja. Chodźmy. Idziemy, nie? Ty zostajesz. Ja zostaję. No dobrze, to aplikujmy. Wojtku, co chcesz mi na ten temat powiedzieć? No widzisz, panowie natryskują pianę zamkniętokomórkową, tak zwaną twardą. Tak jak standardowo przy malowaniu, tak samo tutaj. Najpierw odcinamy narożniki, no, widzę, właśnie jadą. Dokładnie to, co teraz panowie robią, a później wypełniamy całą przestrzeń. Świetnie. Kwestia ilości warstw, którą się natryskuje, wynika z tego, jaką klient chce docelowo grubość. Jasne. Bo wiadomo, że jedna warstwa wyrasta na jakąś grubość. A ty ile warstw byś nałożył? W zależności, jaką chciałbym uzyskać izolacyjność. Aj, jaki on jest przebiegły. To jest to wyliczenie. Ale Wojtek, ja też jestem przebiegły. Tak. Coś ci pokażę. Jesteś ciekawy? Bardzo. No nie wiem, czy ci się spodoba, mi na pewno. Powiem ci po. Zapraszam. Chodź, pokażę ci coś. Mam tutaj dla ciebie przygotowane dwie próbki i chciałbym, żebyś teraz swoim fachowym językiem powiedział, czym się różnią, ewentualnie gdzie można je zastosować. Oczywiście. Piana otwartokomórkowa. Tak. Ta, którą widziałeś na górze, na poddaszu, natryskiwana na membranę. Wszędzie tam, gdzie musimy zachować parametr oddychalności, czyli właśnie membrany, stosujemy pianę otwartokomórkową. Jasne. A ta? I ta, po której chodziłeś u góry, która jest natryśnięta tutaj na polimoczniku, piana zamkniętokomórkowa. W zasadzie podłogi, fundamenty, elewacje, stropodachy, wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać świetną izolację, a nie ma potrzeby zachowania tego parametru oddychalności. A struktura w środku, jak one wyglądają? Tak naprawdę, gdyby je przeciąć, wyglądałyby niemal identycznie, poza tą drobną różnicą w kolorze. Serio? No oczywiście. To mogę to dziabnąć? Śmiało. No fajna. No dokładnie. Jednorodna, elegancka. Tak. I co? Ta będzie wyglądać podobnie. Sprawdź. No to trzeba się dostać teraz do tej. Spróbuj. Mówiłem, że to nie jest takie proste. Powiem ci, no jest wyzwanie, jest challenge. Dokładnie. Ale może, można się tam dostać jakoś chyba, nie? Na pewno jakoś się dostaniesz. Znając ciebie, wyczuwam podstęp. Poczekaj chwileczkę. Ale jesteś pewny, że mogę próbować? Oczywiście. No bądź co, bądź ten, zobaczyć jak wygląda w przekroju, prawda? To co, mogę? Śmiało. Dobra. Jesteś pewny? Śmiało, pozwoli, że się trochę odsunę. Dobra, okej, no to jedziemy. Działaj. A jesteśmy w środku. I teraz, oczywiście, jak się przyjrzysz, to w zasadzie budowa. Budowa jest niemal taka sama. Tak, kolorek troszeczkę inny, ale rzeczywiście struktura jest taka sama. Tak, dokładnie. Wiemy, co produkujemy. Jeszcze jedno pytanie, teraz mi tak przyszło na bieżąco. Tak. Czy wy jesteście w stanie, czy na przykład dopuszczacie zastosowanie takiej piany w nietypowych miejscach? Powiem tak, dla piany nie ma nietypowych miejsc i proponuję, żebyś przyjechał w pewne miejsce i zobaczył, jak to wygląda. A, zasiałeś ziarno, już jestem ciekawy. Super, Wojtek, dziękuję ci bardzo. Ja lecę dalej. Cieszę się, że ci się to podobało. Widzimy się. Do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć. Kurczę, no. Panowie byli przygotowani, co bardzo mnie cieszy. A zastosowanie piany Purios to dobry wybór. Ciekawe, czym zaskoczą mnie następnym razem. Widzimy się wkrótce, trzymajcie się, cześć.